Rosjanie porowali ojca dziennikarki. Postawili warunek Rosjanie porowali ojca dziennikarki. Chcą, żeby odebrała go osobiście. Rosjanie w kontrolowanym przez siebie Melitopolu porowali ojca dziennikarki i zakomunikowali, że uwolnią go dopiero, jak córka zgłosi się po niego osobiście. Portal Suspilne podał, że okupanci wdarli się do domu szefowej Ria Melitopol, gdzie zastali jej rodziców. Rosjanie w środę wdarli się do domu dziennikarki i szefowej portalu Ria Melitopol za i uprowadzili jej 75-letniego ojca, podaje serwis. W domu byli rodzice kobiety. Rosjanie przeprowadzili rewizję i wywieźli ojca w nieznanym kierunku. Powiedzieli mamie, że uwolnią tatę tylko, jak ja do nich przyjdę. Ale ja nie planuję tam iść, bo wyjechałam z miasta po rozmowie z hałyną Danylczynko która kilka dni po naszej rozmowie ogłosiła, że jest P. ojciec. Mera miasta, opowiadała Zalizecka. Jak dodała, Danylczynko proponowała jej współpracę z Rosjanami. Dziennikarka po tej rozmowie podjęła decyzję o wyjeździe, bo nie zamierza podejmować takiej współpracy, pisze Suspilne. Porowania dziennikarzy w Melitopolu to nie pierwsza próba nacisku Rosjan na media w kontrolowanym przez nich mieście. Czwórka dziennikarzy uprowadzonych w poniedziałek w okupowanym przez Rosjan Melitopolu na południowym wschodzie Ukrainy jest już na wolności, poinformował przed dwoma dniami Narodowy Związek Dziennikarzy Ukrainy -Nbrzu. Jako ostatni wypuszczony został wydawca Michał Okumoki i członkowie jego rodziny na wolności. Okupanci wypuścili rodzinne wydawcy Michaiła Kumoka z Melitopola po zatrzymaniu, rozmowach profilaktycznych i publicznym rozgłosie, podał na Facebooku szef NZU Serhii Tomilenko. Wyjaśnił, że Kumok został wcześniej zabrany razem z żoną i córką. NZU podała wcześniej w poniedziałek, że uzbrojeni ludzie zabrali z domów dziennikarzy pracujących w MV Holding. "Kumoka", redaktor Jewchenie Borjan oraz dziennikarki Julię Olechowską i Lubowczajkę, a następnie przewieźli ich w nieznane miejsce. Trzy kobiety zostały następnie zwolnione."